Jako konsumenci często jesteśmy karmieni obietnicami produktu o najwyższej jakości i skuteczności. Zapłać więcej, dostaniesz więcej. I owszem, bardzo często jest to prawdą. Otóż starannie zaprojektowany produkt i taki stworzony z lepszych, wytrzymalszych materiałów nierzadko posłuży nam dłużej. Ale jak się domyślacie, w każdej branży zdarzają się wyjątki od tej reguły, gdzie wyższa cena wcale nie jest uzasadniona opłaceniem projektantów, inżynierów czy oczywiście tych lepszych materiałów, a idzie na marketing oraz wprost do kieszeni właścicieli firm. Kilka miesięcy temu opublikowałem materiał, w którym udowodniłem, że pasta termoprzewodząca, kosztująca około 36 groszy za 1 gram, potrafi być wydajniejsza, aniżeli jakże popularne Thermal Grizzly Cryonat, który kosztuje 28 zł. Skąd taka różnica w cenie w takim razie? Otóż Thermal Grizzly wydaje mnóstwo pieniędzy na marketing oraz sponsoring, gdzie ten drugi producent nie wydaje chyba nic. Na nic. Zresztą spójrzcie, jak wygląda ich strona internetowa. Połowa zakładek jest pusta, a sam design strony mocno pachnie rokiem 2000. Tuż moja strona www.tekmaniahd.pl wygląda lepiej, choć zrobiłem ją sam, a o projektowaniu stron nie mam większego pojęcia. Kwestia tego, że produkty marki GD bronią się same swoją wysoką jakością, stąd i ja się o nich dowiedziałem. Ale do rzeczy. W komentarzach pod materiałem właśnie o paście GD900 prosiliście mnie o kolejny test z dodaniem dwóch nowszych pas tegoż producenta: Oto GD900-1 oraz GD007. Tu też możemy wyłapać, że producent nie wydaje pieniędzy na chwytliwe nazewnictwo. Ale skoro obydwa te produkty są droższe niż wspomniany pierwowzór, to i czy ich skuteczność jest odpowiednio wyższa? W tym materiale właśnie to sprawdzimy. Z tej strony, Paweł. A to oglądasz kanał HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w kluczach do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko, od kart podarunkowych do Steam'a po oprogramowanie pokroju Office'a czy Windowsa. Przestań przypłacać i już teraz odwiedź stronę. Link oraz kod zniżkowy na 20% odnajdziesz pod filmem w opisie. Led. Poprzedni materiał dowód, że pasty, których skład w głównej mierze bazuje na silikonie, są zdecydowanie lepsze dla tych normalnych, średnio grzejących się procesorów czyli wszystko w okolicach 85W TDP. Tak jest, pasta GD900 zapewniała niższe temperatury procesora Ryzen 5 3600X aniżeli wiele pozostałych i droższych produktów. Pasty termoprzewodzące o wyższym współczynniku przewodności ciepła wyrażonego w watach na metr kelwin zyskują dopiero w połączeniu z jednostkami mocniejszymi lub tymi mocno podkręconymi, które generują ogromne ilości ciepła. Dopiero mocno podkręcony Ryzen 7 1800X z poborem rzędu 160 watów przebijał tę barierę termalnej przewodności. Otóż ta chińska pasta nosząca nazwę GD900 ma zaledwie 4,8W na MK, i przy takim procesorze to było po prostu za mało. Tu z pomocą przychodzą dwa kolejne produkty. Ulepszony GD900 nazywa się GD900 1. Te chłopy to mają web do nazw. Nie ma co. W każdym razie z 4,8W w podstawce otrzymujemy produkt charakteryzujący się przewodnością na poziomie równych 6W na MK. Wiemy, że współczynnik ten został podniesiony poprzez dodanie sproszkowanego srebra do składu tejże pasty. Stąd uzasadnienie wyższej ceny. Tę oczywiście sprawdzisz w opisie poniżej. Z kolei GD-007 jest najbardziej high-endowym produktem, o czym sam producent nie boi się wspomnieć na swojej stronie. Składu nie znamy, ale wiemy, że ma on najwyższą przewodność termiczną z całej gamy past termoprzewodzących. Ta wynosi 6,8 W na metr Kelvin i siłą rzeczy jest Znowu trochę droższa. Tu się nam nasuwa pytanie, dlaczego tylko 6,8 wat na metkelwin? Przecież niektóre pasty mają po 8, 9, a nawet ponad 12 W. Otóż, jak się dowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, wartość ta to tylko połowa historii. Na realną skuteczność mają też wpływ inne czynniki, chociażby takie jak gęstość pasty i jej zdolność do wypełnienia mikroskopijnych nierówności. Sucha i gęsta pasta, nawet po do ciśnięciu radiatorem zawsze pozostawi grubszą warstwę, aniżeli pasta rzadsza i taka łatwiej rozprowadzająca się. Z kolei jej chemiczny skład i wielkość drobin decyduje też o tym, jak dokładnie wypełni ona wszelkie nierówności. Dlaczego taka pasta jak GD900, która na papierze jest sporo gorsza, w rezultacie osiąga o wiele lepsze wyniki od tych, powiedzmy, droższych past? Otóż GD900 bazuje na silikonie, który pięknie się rozprowadza, lepiej wypełnia mikronierówności, a nadmiar bez trudu zostaje wyciśnięty bokiem. Jak widać, 4,8 W na metr Kelvin spokojnie wystarcza do przekazania energii cieplnej z procesora pobierającego w okolicach tych, powiedzmy, 90 W. GD900 wciąż jest najbardziej opłacaną pastą, jaką możesz kupić do takiego procesora, ale jeśli Twój procesor to. Taki powiedzmy zawodnik wagi ciężkiej, popierający więcej jak te 110 czy nawet 120 W energii, to musisz sięgnąć po coś mocniejszego. 4,8 W nawet w konsystencji takiej jaką ma GD900 to za mało, aby poradzić sobie z taką ilością ciepła. Poprzednie testy wykonałem na dwóch procesorach 90 i właśnie 160 W. Serio. Jeśli nie widziałeś jeszcze tamtego filmu lub widziałeś go dawno temu, to jest to moment, w którym warto zapauzować ten materiał i jeszcze na chwilę wrócić do tamtego. Z kolei tutaj dla uzupełnienia testy wykonam na podkręcony procesorze Ryzen 9 3900XT, który ma blokadę na poziomie 142 W. Jest to bardzo ważna informacja, otóż wszystkie Ryzeny serii 3000 i 5000 mają ten 142 W limit więc nieważne jaki procesor z tych dwóch generacji masz w tym momencie u siebie, to dzisiejszy test wykaże najlepszą pastę dla Ciebie. Wiemy już, że względem poprzedniego testu mamy tu inny procesor. W zasadzie wiele elementów uległo zmianie, natomiast tą najistotniejszą jest chłodzenie procesora. Otóż poprzednie 360 mm AIO zostało zastąpione tym sporo mniejszym, 240 mm. Co prawda te bez problemu daje radę schłodzić nawet ten podkręcony procesor, ale jego największą zaletą jest wbudowany czujnik temperatury cieczy, który cały czas zapisywałem i monitorowałem w trakcie trwania testów. Dlaczego temperatura cieczy jest taka ważna? Otóż pasta, która dobrze spełnia swe zadanie, nie tylko zapewni procesorowi niższą temperaturę, ale sprawi również, że ciecz w układzie będzie cieplejsza. Skoro w każdym teście temperatura otoczenia wynosiła 21 stopni Celsjusza, Wilgotność względna zachowana była pomiędzy 40 a 45%. Wentylatory ustawione na sztywno na 80% swej prędkości obrotowej, pompa z kolei na 100% to im pasta wydajniejsza, tym właśnie ciecz będzie cieplejsza. Tym samym delta temperatury pomiędzy wtłaczanym powietrzem a żeberkami chłodnicy też będzie wyższa, co oczywiście skutkuje wydajniejszą wymianą energii pomiędzy właśnie tymi elementami. Metodologia pomiaru była dość prosta i polegała na obciążeniu procesora w programie AIDA64. Po spełnieniu warunków temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, test rozpoczynałem tylko i wyłącznie wtedy, gdy i ciecz osiągnęła 30 stopni Celsjusza. Pomimo tego od startu stres testu zawsze oczekiwałem 10 minut i dopiero wtedy przez kolejne 20 rejestrowane były dane, z których później uzyskuje się średnią temperaturę. No i moment prawdy, na który tak czekaliśmy. Choć sam spodziewałem się rewolucji na 142-watowym procesorze, to przyznam, że po wypełnieniu wszystkich rubryk w arkuszu kalkulacyjnym sam byłem z lekka zaskoczony. Pozwólcie mi je z lekka objaśnić, przewrotnie zaczynając od samego dołu. W poprzednim materiale pasta GD900 była jedną z najlepszych w połączeniu ze średnioenergetycznym procesorem, ale przy 142-watowej jednostce klęka i zwyczajnie nie wytrzymuje. Mamy tutaj najwyższą odnotowaną temperaturę procesora i zarazem najniższą temperaturę cieczy. Po prostu pasta GD900 okazuje się być wąskim gardłem pomiędzy procesorem a odbiornikiem ciepła, którym jest powierzchnia bloko-pompki. Skład pasty Genesis jest bardzo zbliżony do GD900 i też bazuje ona na silikonie. Pomimo współczynnika wysokości 11W na Met Kelvin, pasta ta również pozostaje daleko w tyle. Pomimo swoich 12,5W na Met Kelvin, Thermal Grizzly CryoNat i tutaj nie bardzo się nadaje. Zbyt twarda, zbyt gęsta, nieważne. Ważne jest to, że ponownie okazuje się ona gorsza od wszystkich tańszych pas, które znajdują się nad nią. Master Gel Maker ma już zauważalną przewagę nad tańszym braciszkiem. Różnica temperatur wynosi już tutaj ponad 1,5 stopnia. Drugie i trzecie miejsce ex obstawiają dwie pasty GD. Na obydwu wyliczona średnia temperatura procesora wynosiła dokładnie 85 stopni Celsjusza. Możecie zauważyć, że i temperatura cieczy również tu podskoczyła, co świadczy właśnie o lepszym przekazywaniu energii cieplnej. Niestety nie dało się wyliczyć jej średniej, ale ta odnotowana tutaj spisywana była na koniec testów. No i na samym szczycie GELIT GC EXTREME. Różnica minimalna, ale jednak taka została wyliczona przez system. Pastę tę znają chyba wszyscy, jest ona na rynku od wielu, wielu lat. Społeczność internetowa ją kocha i jak widać, zasłużenie. Wykres ten mówi nam bardzo wiele, jednak dodajmy do niego przybliżone ceny w przeliczaniu za jeden gram produktu. Galit, jak widzimy, jest wyśmienity, ale cena nie jest wcale aż taka najniższa. Za to pasty od GD, o które prosiliście, no cóż mogę rzec. Podkręcony Ryzen 9 3900X z poborem rzędu 142 w dla obydwu tych past nie stanowi najmniejszego problemu. Ceny wysokości troszkę ponad złotówki za gram nie powinny odstraszyć nawet tych bardziej oszczędnych użytkowników. Na komentarz zasługuje tu też ostatni z ostatnich, czyli oryginalny GD900. Może i procesor z nią był o 4 stopnie cieplejszy niż na Galidzie, ale biorąc pod uwagę, jak wiele, raczej powinienem był powiedzieć, jak Niewiele ten produkt kosztuje, to trudno mu tu wytykać wielką przegraną. Podkręcony procesor wciąż pracował stabilnie na wymuszonych zegarach i to właśnie jest najważniejsze. Konsystencje i nakładanie pozostałych past zestawienia omawiałem w poprzednich materiałach, więc znowu, kto nie widział, to warto wrócić. Z kolei, jak GD900 1 pozostaje relatywnie rzadkie i łatwe do nałożenia, tak pasta GD007 jest już zauważalnie bardziej sucha. Co prawda, Wciąż można ją bez trudu rozprowadzić po iHS procesora, ale jest to odrobinę cięższe. Jeszcze tak dla rozluźnienia spójrzmy na ostatni wykres, tym razem uszeregowany pod kątem cen. Wszystkim tym, którzy namawiali mnie na kolejny test z włączeniem tych obydwu past, pragnę serdecznie podziękować, bo rzeczywiście okazały się one tak dobre, jak pisaliście. Może są one droższe niż te oryginalne GD900, ale jeśli masz mocniejszy procesor, to na pewno uda Ci się naciągnąć minimalnie ten budżet. A jak widać, nawet te 6 watów na metr kelwin spokojnie wystarcza nawet do tak mocnego Ryzen'a. Tym samym możemy zacząć się zastanawiać, po co w ogóle istnieją pasty o tak wysokich współczynnikach przewodności cieplnej, skoro często notują one i tak gorsze wyniki. Czy to tylko taka zmyłka dla klienta? No, nie do końca. Otóż tak wysoki wskaźnik termoprzewodności ma zastosowanie jedynie przy procesorach pobierających jeszcze większe ilości energii. I to w trakcie tak zwanego ekstremalnego podkręcania z użyciem chociażby ciekłego azotu. W takich warunkach procesory Intela potrafią pobierać między 550 a 600 watów energii. Wtedy stosuje się pastę pokroju Thermal Grizzly Cryonat. Tak naprawdę jest to pasta dobra, ale nie dla użytkownika domowego, a tego ekstremalnego. To co powiedziałem w poprzednim materiale i tu się zgadza. Dobierz odpowiednie narzędzie do odpowiedniej pracy. Więc na jaką pastę ty się zdecydowałeś? Napisz proszę w komentarzu poniżej. Z kolei, jeśli podobał ci się ten materiał, to warto zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. A jeśli już subskrybujesz, to pamiętaj o zaglądaniu na stronę www.tekmaniakd.pl. Z mojej strony to wszystko i dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Trzymajcie się! Hej!